I ostatnio chyba wygrali mistrzowie tacy przygłupi mega, nie? Zobaczymy, jak im pójdzie. A Lombard, a to po awanturce obejrzymy Lombard. Na spokojnie. Bo i tak Lombard krótki. Która część rudego pierwsza? No pierwsza, bo ja nigdy nie grałem, ja w ogóle Star Warsów nie lubię. Gram, bo to Souls-like podobno trudny. Zobaczymy. Mam nadzieję, bo mam tak zwaną chcicę na Souls-like'a w sensie. Obejrzmy. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to... Nie, z żabami to podobno jest druga część, ale nie wiem, niech jakiś widz się wypowie. ...niebieskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Oto czekająca na nich loża. Defrost, zaspokojone już, przeszliśmy całe. ...tych samych mistrzów w awanturze o kasę. Zapraszam. Jacek, racja, po raz trzeci. No tak, bo oni są miornotami typu, że w 3 programy zrobili 1000 zł, tak? Coś takiego. Elżbieta Majstrzyk, Przemysław Kowalewski. Jedna żaba. Spoko. Ta Akira jest. Za głośno chyba macie. Teraz dobrze? Pamiętam, Defrost. Witam po raz trzeci w loży mistrzów. Jak forma drużyny, panie Jacek? Będę pamiętał. Ja muszę powiedzieć, że nasza drużyna ma wyjątkowego pecha do czarnej skrzyni. Otóż już 3 razy licytowali czarną skrzynię. Zobaczymy go. Za pierwszym razem nie udało się wylicytować. Wylicytował kto inny. Za drugim razem wydaliście na skrzynię 4,5 tysiąca złotych. W skrzyni była jedynie złotówka. Natomiast w ostatnim programie bardzo ostro licytowaliście. Niestety drużyna przeciwna sprzątnęła wam skrzynię sprzed nosa, a w skrzyni był Seat Ibiza. Tak więc w sumie wydaliście na te 3 czarne skrzynie, na licytację, no około, myślę, że kilkanaście tysięcy złotych i tylko udało wam się znaleźć w tej skrzyni złotówkę. Jak pan dzisiaj będzie licytował czarną skrzynię, jeżeli będzie, panie Jacku? Jeżeli będzie czarna skrzynia, będziemy licytować podobnie jak w poprzedniej grze. Ja... 3 razy było czerwone, musi być czarne, stawiam dom! Co?! Nie jest to możliwe. Czyli na całego, tylko... Typowy hazardista. Jeżeli dobrze pamiętam, to w czasie tej pierwszej licytacji, kiedy licytację przegraliście, również był samochód, Neuron prawda? Babank. Był samochód. Czyli w sumie 2 razy sprzątnięto wam sprzed nosa samochód. Dwa razy auta, jak kupili to Z. Ja. A raz wylicytowaliście złotówkę. W sumie za kilkanaście tysięcy złotych. Bardzo droga złotówka. Jaka dzisiaj będzie taktyka gry? Chyba podobna. Oby dziś była droższa. Ale co, ostra licytacja czy rozważna? Spróbujemy rozważnie, bo tylko jeden błąd nas właśnie powstrzymał przed wygraniem tego Seata w poprzednim odcinku. Czyli będziecie ale... spokojni, tak? Tak. Klasyczny element upokorzenia, dokładnie. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się w finale z jedną z drużyn z pierwszego etapu. Jeżeli mistrzowie wygrają, to znowu powitamy ich już po raz czwarty. Dawaj, w loży grę, w następnym spin. Programie. Jeżeli Krzysztof. Niestety przegrają, ustąpią miejsca w swojej loży. Ej, on ma mistrzom. Jakiś inny skin teraz? Czy taki sam ma tą księdzową tą? To inaczej wygląda. W tym momencie każda drużyna otrzymuje ode mnie po 5000 zł, a ja za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Taki kiedy ją sam. Przeczytam, przystąpią państwo do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej za pytanie, spin. Będzie odpowiadała. Spinuch. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań Jasper, w pierwszym etapie gry. Do domu. Ta drużyna wygra ten etap, która po 6 pytaniu tak. będzie miała najwięcej pieniędzy. I ta drużyna w finale zmierzy się z naszymi mistrzami. Losuję pierwszą kategorię. Ale mocno miarła zrobiłem dzisiaj. Co? Neurona nie będzie. W pierwszej rundzie nie ma neurona wabank. Kategoria fizyka. Rozpoczynam licytację, tak, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa badawczo. Żółci 300. Żółci 300. Zieloni 400. Zieloni 400. Niebiescy 500. Niebieski jak się próbował wpieprzyć. Zieloni 700. Mam 700. Ty! 500. Niebiescy 500. Nie, dobra. Myślałem, że to jest ten wujek Harry'ego Pottera, co go bił. Wiesz, który? Ten gruby. No, tak jak on wyglądał, tylko inaczej. Mam trochę. Co da, co da
Był kiedyś stary Rona. Kiedyś był. On chyba będzie dalej w odcinkach, tylko nie wiem kiedy. A tutaj jest jego wujek. Może cała... A, był też brat Rona. Tam George, czy ten drugi w dupę. Był stary Rona, teraz jest wujek Harry'ego. Wszyscy. 700 po raz drugi i 700 u zielonych po raz niedostane. Co to za dziadek? Dlaczego niebiescy nie listowali na przykład? Nie chcieli się więcej dać. Zwróciłem uwagę na naszego eksperta fizycznego i on był dosyć strzemięźliwy. Tak, ale co? Nie chcieli się licytować więcej, a żółci wycofali Stępień? Się przed końcem licytacji. My się rozgrzewamy. Ja nie to wiem. Rozgrzewka. Dobrze, w takim razie 1500 zł w puli odpowiadają zieloni. Ile razy zwiększy się energia kinetyczna ciała, jeżeli jego szybkość wzrośnie dwukrotnie? Energia kinetyczna. Aha. Marek? Dobra, ostatnio ci dałem timeouta za to, tak? Tak, kto dzisiaj ci daje perma? Odpowiadam już, tak? Spokojnie. Dobranoc. MV kwadrat przez 2? MV kwadrat przez 2. I MV, no jak masz 2 razy MV do kwadratu, to zdaje się 4 razy. Czas leci. 4 razy? Spokojnie. Tak, masa. Jakoś tam przez 2, nie, to jest stałe. Ja nie wiem, nawet nie wiem ile. Gadają 4, dobrze mówią? Jasne, że tak, 4. Energia kinetyczna ciała rośnie w kwadracie prędkości. Jolk wolny, że tak, 1500 złotych. Wpisujemy na konto zielonych, kiedyście żałują? Żałujemy. Wiedzieli państwo? Tak. Żółci rozgrzani? Tak. Proszę bardzo, przerwa na reklamy. Nie odchodźcie od telewizora. Aha. Wiedzieli troll? No, dobrze było. A, że widzowie? No to też wiedzieli. Ja ufam widzom. Witamy ponownie. Trwa emocjonujący pojedynek pierwszego etapu awantury o kasę. Przed nami jest. Ej, dziadek jest kapitanem. Losuje kolejną kategorię. To i na złe konto dali te pieniądze? Nie, no dobra. Series Wiedźmina Netflixa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Niebiescy 300. Niebiescy 400 żółci. Ile? Żółci 400. 400. Zieloni 500. Zieloni 500. Niebiescy 600. Dzięki, Jojo Sardo, 18 lat. Żółci 800. Ja dla dziadka kibicuję, czuję z nim jakby połączenie. 1200. Ja dla dziadka. 1200 po raz drugi. Niebiescy 1300. 1300 niebiescy rzucili. Dzisiaj Jedi'a. Zieloni 1500. Niebiescy 1600. 1600 niebiescy. 1600. Dziadek. 1600. Dziadek. Po raz trzeci. Zieloni 1800. Ty stara próżno. Spóźnił się pan ułamek sekund. W puli tego pytania mam 3900 zł. Szansa dla niebieskich. To właśnie tak jest, tequila, zobacz. Dzbanek do góry nogami. Wykonano to naczynie. A, to jest do yerby też. Z drzewa. Nie, chyba nie. Co to może być? Cukinia, bakłażan? Dynia nie? To jest drzewa, Palo Santo. Czy jakoś tak. Aha, wypowiedź. A możemy. Dzięki. Sierutson. Dziękuję bardzo. No i ile to musimy zapłacić? 1000 zł i wasz. Los Santos, tak. Nie, no to trochę za dużo, naprawdę, bo już kwota jest wysoka tutaj na stole, także tak może 200? No właśnie, ponieważ wysoka proponuje 1000. Nie, w drugą stronę to było. Dobrze. Nie. 300? Oj, ten kapitan, 800. Oj, ten kapitan. 400. Dobra, 400, nie no, musimy jakiś kompromis znaleźć. 700 i sprzedane. 500 i jesteśmy po środku. Bez. Po środku będzie 600. To i tak zbił nieźle. A jednak, czas minął, proszę o decyzję. Bierz 600, debilu pieprzony. Bierzemy. Proszę. Oto cztery warianty. Maniok. Taro, palma kokosowa, tykwa. No. Tykwa. Ty, maniok to jest takie jakby ziemniak. Nie? Zgadzamy się wszyscy.
Tak? No dobra, spróbujemy. No. Dobrze, no to odpowiedź jest tykwa. Tak jest, tykwa! Witam, Fanslow, witam. Z owocu tykwy i przyznają państwo, że warto było kupić ode mnie podpowiedź za 600 zł, ponieważ teraz prowadzicie 6200 zł, za wami są zieloni, mają 4300, a po nich żółci 3900. Żółci rozgrzani już? Tak. Dobrze, w takim razie losuję kolejne pytanie, jeszcze 4 pytania do końca pierwszego etapu. Wójto, przepraszam. Tak ja mówiłem, z jakiego drzewa, dlatego. Gramatyka i ortografia. Ja jestem specyficznego, specyficzne detale podałem. Specjalistyczne. Po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. Dziadek do licytacji, chodź. W tamtych czasach emerytura to było z 500 zł. Dziadek dwie emerytury do puli dał. To jest prawdziwy gracz. 1600, słabo 1800, 1800. No i dziadek chyba do domu. Dwa po raz drugi i dwa po raz. To by jasne. Pięknie. Bank 200 po raz drugi od zielonych. 300. I mam 300 od niebieskich. Zielony 400. Wabank, dziadek, wabank. Ma 2,5 od niebieskich. Dziadek, wabank. Zielony 2,600. 2,600. Rzuci 2,700. Nie, dziadek, to przecież do grobu pieniędzy nie zabierzesz, a to niedługo. Wabank. No i pieprzyć cię, dziadu stary. 3200 po raz drugi, mam 300, babam rzuci. Ja pierdziele, ty stary dziadu. Pokerowa zagrywka żółtych. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli na koncie. Czemu dziadek wabank nie powie? 10400 zł, bo tyle mam w fuli i będą prowadzili w pierwszym etapie. A jeżeli się pomylą, niestety odejdą z gry. Damy. Do domu żółci Jasper Radosz. Która część mowy podlega odmianie zwanej koniugacją? Czasownik. Czasownik rzeczowy deklinacją. Czasownik podjął. Odpowiadaj od razu, dziękuję. Tam. Odpowiadamy. Proszę. Czasownik. Tak jest! Dziadek odpadnie! Tylko powiedziałem, że dziadkowie kibicuje zaczął przegrywać. Przecież to jest jakieś oszustwo. Jemu szło najlepiej. Tak więc prowadzą teraz żółci 10 400 zł, potem niebiescy 3. Dziadek słyszał chyba. Lasuję jeszcze 3 pytania w pierwszym etapie. Ale kitsune, ja prowadzę dziadka na rękę. Biologia. I zaczyna się neuron? Neuron? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Nie. Niebiescy 500. Niebiescy 500. Zieloni wabak. Zieloni wabak. Teraz trzeba krzyknąć. Teraz trzeba. Typowo. Ale i tak lepiej niż po 200. Tak można powiedzieć, dlatego że łatwo było ich przelicytować. I jeżeli odpowiedzą zieloni prawidłowo, będą mieli na koncie 1800, a jeżeli się nie uda, odejdą oby z gry. Nagroda. Jak nazywamy krótkie, nitkowate struktury o funkcji lokomocyjnej na powierzchni komórki pantofelka? Rzęsy. Rzęski. Jakie niby nóżki w dupa? Co to jest? Odpowiedź zielonych to są rzęski. Tak jest! Tak, masa. Biden. Biden to najbardziej sprawny prezydent w historii USA. Widziałem jak lody je. I jakoś dał radę. Prawda, zapomniał ich dojść w połowie i przestał. Ale jadł połowę. I jadł ostrą pizzę jak był w Polsce, pamiętam. Muzyka rozrywkowa. Ostrą pizzę jadł. Prawie wykitował. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Bank! Żółci 400. 400. Zieloni 500. Niebiescy 600. Niebiescy 600. Słucham, żółci. Zieloni 700. Zieloni 700, żółci dadzą coś jeszcze? Niebiescy 800. Niebiescy 800. Zieloni 900. Mam 900. Niebiescy zielony. 1100. Niebiescy 1100. Dziadek jeszcze trochę. Wyścig troszeczkę i babank. Za szybko w dupę, dziadu stary.
jeżeli zieloni odpowiedzą, będą mieli 3-300, jeżeli nie, jak defro, odejdą z gry. Co? I znowu w bank grają. Panowie, cicho, już nie jest. Neuro. Bez nerwów. Neuro, no nie było, dziadek panuje nad sobą. Jak brzmi nazwa największej na świecie imprezy techno odbywającej się w Berlinie? Ty, to jest to, co Techno Viking był? Odpowiedź zielonych, parada miłości, ewentualnie Love Parade. Tak jest! Co? To jest coś związanego z pewną emotką? Zieloni bardzo ostro zagrali. Witam, i opłacało się za drugim razem również. W tej chwili macie na koncie już 3300 zł. Na trzecim miejscu są niebiescy 1400, a prowadzą cały czas żółci 9700 zł. Losuję ostatnią gadasz, kategorię ale w pierwszym etapie gry. Dziadek jak krzyknie teraz wysokość swojej emerytury na start, czyli 200 zł, to od początku tyle biorą. Dziadek już przegrał. Geografia świata. Sadgę. Dziadek już przegrał. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 500! Żółci 500! Niebiescy 700! Niebiescy 700! Zieloni 1500! Zieloni 1500! Już szybciej jakby to zrobił? Słucham nic, 1500 po raz drugi, 1500 po raz trzeci. Jak on by to zrobił od razu... A to i tak koniec, bo niebiescy teraz krzykną babank. Uli 2700 zł. Dobrze. Czytam ostatnie pytanie w pierwszym etapie gry. A, no to... Jak nazywa się stolica Moraw, drugie co do wielkości miasto Czech? Czechy i Morawy. Mamy coś? Jakiś pomysł? Koszyce. Tak? Jak? Koszyce. Koszyce, machę, tak? Rozumiem. Koszyce? No, no, na pewno nie. Tomasa miał rację. Nie, ma sensu. To ma sensu. Odpowiedź zielonych, Koszyce. Niebiescy chcieli licytować, ale byli przelicytowani. Jak byście odpowiedzieli? Brno. Słucham niebieskich? Brno. Szwajcarii. Tak, Brno. Szwajcaria jest Brno. Co jest? Kiedy Szwajcaria zaatakowała na Czechy? Ja znam z Czech tylko Pragę. Praga Północ, czy tam Południe, wiesz co to jest? Czas na podsumowanie pierwszego etapu. Niebiescy kończą Perno grę, mając na koncie 700 zł. Dziękuję państwu. Dobra, ale zobacz, niebiescy wyśmiali oponenta, tak? Ale sami biorą 700 do domu, więc w skrócie pieprzyć ich w dupę. Zielonym nie udało się odpowiedzieć na ostatnie pytanie. Kończą państwo grę, mając na koncie 1800 zł. Tak? Natomiast drużyna żółtych kończy z doskonałym wynikiem. Po pierwsze, ma w tej chwili na koncie 9200 zł. Lepsze 700 niż 0. Ponieważ na ostatnie pytanie nie było poprawnej odpowiedzi, to pula z tego pytania przechodzi na wasze konto. Tak więc witamy w finale z kwotą 11900 zł. Gratulacje! Powiem to. Ja ufam dla widza, nie muszę sprawdzać. Chodziło mi o Brno z Australii. Jesteśmy w finale. Nie wykorzystali potencjałem 700 gorszej niż 0, no. Na koncie bardzo dobrą kwotę pieniędzy, 11 900 zł. Chciałbym zapytać, jakie wrażenia po pierwszym etapie gry? Pozytywne, a co? Jesteśmy już rozgrzani. To bardzo dobrze, bo ja muszę powiedzieć, że wy gracie jak drapieżnik, który... A jaką oni nazwy powiedzieli? To w Czechach było? Pokonuje, bo tylko raz wylicytowaliście pytanie, raz odpowiedzieliście, a ponieważ była wysoka wtedy pula pieniędzy za to pytanie, dlatego jesteście w finale. Jak będzie teraz? Miejmy nadzieję, że tak samo. Ja witam was w finale. Powodzenia. Ty, ja kibicuję żółtym, a tych to pieprzyć dupę. Nie lubię tych mistrzów. Oby jak najgorzej im poszło. Panie Jacku, pan zawsze nie to, że Polak dla Polaka, wiesz, dom by podpalił,
ale mistrzom bym podpalił w GTA dom. Podsumowuję grę swoich przeciwników w pierwszym etapie. Co by pan powiedział o stylu gry? Na pewno nie pomagałbym gasić. To znaczy właśnie z tego względu, że odpowiadali tylko na jedno pytanie, to nie byliśmy w stanie po prostu ocenić i no to git, rozpoznać ich słabych stron. Ile już grasz? Też będzie się gra musiała. Są dla was zagadką, to może być ich przewagą, ale życzymy wam powodzenia. Witamy w finale. Depro, PL Dubinga. Na koncie drużyny mistrzów na początku Sim finału City. 9200 zł. Losuję pierwszą kategorię. Jak to nie wiesz? Zobacz na tym. Na save'ie zawsze jest napisane. Jak będziesz odpalał, to sprawdź. O! Mitoman. Mitoman. I dzieje starożytne. Mitoman moment. Lombarda robić. Licytację biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300 rzuci. Rzuci 400. 400 mistrzowie. 500. 500 rzuci. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Taktyka? Ty. Nasi mistrzowie nie gardzą nawet mało. Czego bogiem był tu ten mamon? 900 zł w puli. Którego z bogów przedstawiał kolos rodyjski? Jeden z cudów Apolla? Świata. Nie wiem. Helios mówią, czyli dupa. Dobrze, wydaje nam się, że znamy odpowiedź i będzie odpowiadała Elżbieta. Jakiego Atlasa? Kolos rodyjski przedstawiał boga słońca Heliosa. Tak jest! Daj spokój. Nie jestem bitomanem oficjalnie, ale to źle. Blisko 40-metrowy posąg. Był tam w dupę, było w ogóle pytanie o mitologię nordycką. W tamtych, tutaj są chyba tylko grecka i starożytność. Heliosa został zniszczony w drugim wieku naszej ery. Ej, to było w God of War, ale to jest skam. Bo to Zeus go włączył i to tak naprawdę był posąg Zeusa ze zmienioną twarzą. Grałeś w God of War? Można się pomylić, bo jest kilku bogów słońca, ale ten był po prostu uwieczniony jako ten posąg rodyjski. Panie Elżbieto, doskonale. Jeszcze raz brawa. Bardzo dobrze. Helios to kino? Tak. I w ten sposób mistrzowie, no jeszcze nie prowadzą, ale zbliżają się do żółtych, tak, mają 9600 zł, ładnie, no. A drużyna żółtych 11500 zł. Losuję kolejne pytanie w finale, jeszcze 5 pytań do końca gry. Powinno być pytanie w mitologii, kto grał Achillesa w filmie Troja? O, ja bym wiedział. Kategoria fajne, cool geografia interes, Polski. Te stare głowy. O Jezus. Rozpoczynam smart. Licytację, biorę po 200 zł od najgorzej. Każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. Mistrzowie 400. Rzuci 500. 500 mistrzowie. 600. Brat Tortilla. Rzuci 700. 700 mistrzowie. 800. 800. Grają żółtki. Mistrzowie. 1000. Rzuci. 1100. Mam 1100. 1200. Mam 1200. No powiedz ktoś więcej. Mistrzowie. 1400. 1500! Mam 1500, mistrzowie! 1600! Żółty raczej odpuści zaraz. On jest taki obsrany, zobacz. 1800, spokojnie, mistrzowie, żółci za to. Żółci, ile? Dwa! Mam dwa! Witam. I co na to, mistrzowie? 2100! Mam 200, słucham żółtych. 200! Mam 200, mistrzowie? 2300! No tak, Michał, mówiłem to przed chwilą. 2300! Tak, sprawdziłeś, że w dupę słyszałeś, co mówię. 2700, nie machuj, ty jesteś dupę mitowanem. Nawet mnie nie słuchasz. Po czym mnie słuchasz? Dzięki, Mobutu. Nie, tak? Mobutu, jak jakiś wódz z plemię. No, nieważne. Dziękuję bardzo za 2 lata. Boże, Machoń, tłumaczyć ci coś to gorzej niż mówić naokoło brzydkie słowa, których nie można. 3300 mistrzowie, wybacz. 3400! Mam 3400, a mistrzowie? 3400 po raz drugi. 3500? 3500, co na to rzuci? 4000! 4! Mocno przebili z geografii Polski i 4 po raz drugi. 4 po raz drugi. Oooo! W końcu mistrzowie mają jaja. To mi się podoba.
mają finanse na skrzynkę piorną. Panie Piotrze, widzę, że jest pan w szoku. Zgadza. Ale przyzna pan, odważna zagrywka. Baba. Zobaczymy, jakie pytanie. Proszę państwa, w puli tego jednego pytania 13 600 zł. 13K na skrzyneczkę, jeżeli mistrzowi no. odpowiedzą prawidłowo, będą prowadzili w tej grze, mając 13 600, a jeżeli się pomylą, zdrowia? Odejdą ja z gry i będziemy mieli w awanturze o kasę nowych mistrzów. Oto pytanie. Z którym państwem graniczy województwo małopolskie? Małopolskie? To jest Krakowskie. Małopolskie? Słowacja? Hiszpanią. Cały skrobek grał. Dzięki, Elokieta, od 7 lat. My jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Odpowiadamy, że województwo małopolskie graniczy ze Słowacją. Żółci także wysoko licytowali. Jaka byłaby panów odpowiedź? Z Czechami. Z Czechami. Słowacja! Brawo! No mistrzowie po dramatycznej licytacji obejmują prowadzenie, mają w tej chwili 13 600 zł. Na żółci w sumie 50 chyba na 50 się, było? Nie wylicytowali tego pytania, to bo prawda. Podaliby błędną odpowiedź. Czechosłowacja. Żółci mają 7,5 na koncie, jeszcze 4 mogli pytania powiedzieć do końca od razu Czechosłowacja, Rel? Piłka w grze, losuje. Byłoby głowy, obydwa. Kategoria polskie seriale. Mistrzowie to teraz po stówce, żeby na skrzynkę mieć. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Patrz. I słucham państwa. Żółci 400. Żółci 400. Mistrzowie 500. 500. Koniec. Żółci. 600 żółci. Ile? 600 żółci. Mam 600, mistrzowie. 600. 700. Mam 700 żółci. I jednak gra. 800, mistrzowie. 900. 900 i byś był uznał Czechosłowację? Delikatnie. Bardzo dobrze by zrobił. 1100. 1100 żółci. 1200 żółci. 1200 mistrzowie. 1300. I byś jest też na Czechosłowację. 1500. Mam 1500. 1500 po raz drugi. 1500. 1600. Po raz. Mam 1600 żółci. 1600. Mam 1700. 1700 żółci, proszę bardzo. Tak, Elokieto. Coś tam wstawiłem do tej pory już. Zawsze mistrzowie delikatnie. 1900 i pewnie stanę dwa od mistrzów. 2000. Mam dwa. Polskie seriale dupna kategoria, no. Sonato żółci, dwa to taka ryzykowna. 200. Mam 200. Mistrzowie, 2200 po raz drugi. 2300. Mam 2300, słucham dalej. 2,5. Mam 2,5. Kurde, w ogóle się nie opłacało mistrzom wchodzić. 2,5 po raz drugi. 7500. 7,5 sprzedane. Opłacało się? Ty, ja nie wiem. Zobaczymy. Chyba, że oni mocni z tej kategorii, nie? To była bardzo odważna zagrywka. Ja państwu wyjaśnię. Powiedziałem sprzedane, ponieważ mistrzowie krzyknęli 7,5 tysiąca złotych i tym samym zablokowali żółtych, którzy dokładnie w tym momencie tyle mieli na koncie, a więc nie mogliby przelicytować już tej kwoty. I uwaga. Jeżeli mistrzowie to prawda, odpowiedzą masa, prawidłowo, no. będą mieli Witam, aż Vincent. 16 100 zł. Jeżeli się pomylą, będą mieli 6 100 zł, a więc tylko 1100 zł więcej niż żółci. Spójrzmy na ekran. Stawka większa niż życie. Jednak też tu jest. Od pierwszego odcinka gadaliśmy i w końcu pokazali. To pytanie. Kto jest autorem muzyki o, ja do tego pierdziele. Mogą wiedzieć. Dziadek tu siedzi. Tak, bierzemy podpowiedź. Jakiś radziecki grajek. Powiedz muzyko. Coś takiego. Bardzo proszę. 2000. 500. A za 1000? W puli mamy 10 tysięcy. Trudny machać, tylko że wiesz, tam staruchy przychodzą, oni to oglądali, jak to premiera była odcinku. A 1500?
Owszem, 1500, proszę bardzo. Ja wiem oczywiście, na co państwo liczą, ponieważ na pewno każdy z was dziesiątki razy... To teraz wabank będą krzyczeć. ...widział czołówkę tego filmu, tak? Na skojarzenia. Proszę bardzo, to cztery warianty, jeden jest prawidłowy. Jerzy Matuszkiewicz, Wojciech Kilar, Adam Walaciński, Henryk Kuźnia. Jerzy Matuszkiewicz. Jesteśmy gotowi. Czemu tak ostro? Dobrze. Oj, być pewnie, śmierdzi. Autorem jest Jerzy Matuszkiewicz. Popatrzmy na ekran. Ja myślę, że ktoś z tych poprawy, ale zobaczymy. Czy dobrze powiedział? Ty, dobrze! Widzisz? Mówiłem ci, że oni będą wiedzieć. Oni to oglądali, jak mieli po 20 lat na premierę, bo to, wiesz, na komuny oglądali. Panie Przemysławie, czy to pański oni wiedzą. Serial? To znaczy, znam ten serial doskonale. Podpowiedź kupiliśmy właściwie tylko po to, żeby zobaczyć nazwisko. Ja wiedziałem, że jak zobaczę, to... Na pewno będę wiedział. 50? I mogę tak powiedzieć. No opłacało się i to bardzo. W tej chwili na koncie drużyny mistrzów 14 600 zł. Wcale nie było za gra, Goniu? Wcale nie było za drogo. Tak jest. Właśnie. A żółci mają 5000 zł. Gramy dalej, jeszcze 3 pytania. Brawo, pewnie dlatego go dali, żeby zmylić. Żółci mad? Żółci do domu, jasno, radość. Dzięki Shadow za 6 lat, witam. Oj, geografia. Geografia świata. Trzeba się odkuć na geografii. Dzięki Edyt za 6 lat. Licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Żółci 1500. Żółci 1500. Ostro poszli. Blokada. Mistrzowie 1600. Czemu nie blokada? 1600 po raz drugi. 1700 żółci. Dawaj blok. 1800. Chcą ich wyssać. I tak już żółci nie wygrają. Zgodnie z regulaminem, kiedy drużyna krzyczy wabank, wtedy przerywamy licytację i ta drużyna ma prawo odpowiadać, no dlatego, że... Czarną skrzynkę dajcie, żeby czarni stracili pieniądze. Nie kupimy, bo nie mam kasy. W puli tego pytania 6800 zł. Do którego państwa należą wyspy Shetlandy i Orkady? Do Wielkiej Brytanii. To są wyspy szkockie. Należą formalnie do państwa do Wielkiej Brytanii. Mamy odpowiedź. Proszę bardzo. Jest to Wielka Brytania. Tak jest! Wujek z Harry'ego Pottera to wie, on jest z Wielkiej Brytanii, przypominam. To jest wujek Harry'ego. Żółci wzbogacili się co nieco, mają 6800. Kieruje wujek, no, kieruje. Więcej mają jednak mistrzowie, 12800. Jeszcze dwa pytania do końca gry. Ty wiedziałeś, Fizu? Ładnie, ładnie. Mugol. No Mugol. Oho. Trudna, trudna kategoria. Ciekawostki. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci dwa. Żółci ile? Dwa. 2000. Ostro poszli. W ogóle nie wchodźcie, na ostrzeżenie grajcie. 2000 po raz... Pas, panie Jacku, trzeci. Ty, może im karę da? Tak z bomby by dał? Nie, ostrzeżenie będzie pewnie. Daję oczywiście ostrzeżenie drużynie mistrzów za pasywność w licytacji. Pytanie wylicytowali, no to już nie mają szans żółci wygrać. Ja oczywiście znam przyczynę pasywności mistrzów, ponieważ po prostu widzą, że żółtym się gorzej wiedzie i chcą ich wytrzymać na mniejszej stawce, tak? Coś, no, coś z tego, tak? Dokładnie tak. Skupmy się. Mamy podpowiedź. Jak nazywa się ten przedmiot? Możemy wziąć, tak? Coś mam powiedzieć, co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Kampaniolą. To są Ty. Ty, może racja. Klocki hamulcowe do roweru. Mamy odpowiedź. Proszę bardzo. Są to klocki hamulcowe do roweru. Wyścigowego. Tak jest! Do odstrzenia noża. Takie mają rowki. Żółci mają 7 tysięcy, mistrzowie 12600. Ty, w sumie jak żółci krzykną 5 tysięcy... A nie, to tam ich zablokują i tak wygrają. Nie ma to znaczenia. To już jest koniec.
Oni po prostu żółtych zablokują teraz i tak jest koniec. Jestem bardzo ciekawy teraz mini mistrzów. Czarni muszą stracić na czarnej skrzynce. Mistrzowie Womang. Ja tylko przypomnę jeszcze raz, że mistrzowie można... Ale zobacz, żółci nie krzykną Womang, ale oni i tak to kupią za 7000, bo zrobią tak, żeby jak najwięcej tamci stracili. Zobaczysz, Polak Polakowi wiadomo. Na czarnej skrzyni trzy razy licytowali, dwa razy sprzed nosa uciekł im Seat Ibiza. Raz wylicytowali złotówkę w skrzyni za 4500, a w sumie do puli czarnej skrzyni włożyli ze swojego konta, no myślę, kilkanaście tysięcy złotych. Polakowi, Polaki. Nic nie widać, co jest w środku, będziemy licytowali. Czarną skrzynię otworzę po zakończeniu finału. Przypomnę, jeszcze będzie jedno pytanie, ponieważ czarnej skrzyni nie liczymy jako pytanie. Otwieram licytację, biorę po 200 złotych. Co będzie szło? Jestem ciekawy, co na to państwo. 300 złotych żółci. 300 żółci. 400 mistrzowie. Po stówce do siedmiuka. 500. 600 mistrzowie żółci. 600 po raz 700. Drugi. 700. Mistrzowie 800. 800 mistrzowie żółci. 800 po raz drugi. 800 po raz trzeci. No way. Ktoś odpuścił czorną. No ale tak to jest. Właśnie problem jest taki właśnie jak w tym. Już to analizowaliśmy. Jak jedna drużyna ma dużo więcej, a oni mają 4000 czy tam 5 nawet więcej prawie, to drugiej się nie opłaca. Ale jak ostatnio równo było, po stóweczce, żeby jak najgorzej wydymać drugiego. Kasę czeka nas jeszcze losowanie ostatniej kategorii. Ostatnie pytanie, a po finale otworzymy czarną skrzynię i dowiemy się, czy jest tam złotówka, a może samochód. Zobaczymy po reklamach. Do zobaczenia. W teorii mogli po stówce, żeby Polakowi na coś zrobić, ale oni liczą, że wygrają, łudzą się. Ale nie mają absolutnych szans wygrać żółci. Nieważne co powiedzą, już przegrali. Oglądają państwo finał Awanturo Kasę. Przypomnę, że czeka nas jeszcze losowanie ostatniej kategorii i otwarcie czarnej skrzyni. Chyba, że mistrzowie to idioci. Ale no nie wydają się. A, może też dorzucić. Dorzucić może. Biologia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300 rzuci. 400. 400 mistrzowie. Mistrzowie 500. 500 rzuci. 600. 600 mistrzowie. Trają. 700. 700 rzuci. 700 po raz drugi. 800. 800. Słucham mistrzowie. Posysają delikatnie. 1000. Mam 1000 mistrzowie. 1100. Mam 1100 rzuci. 1100 po raz drugi. Ej, mistrzowie będą debili. Nie, bo oni w połowie na pewno zablokują. I mi się nawet nie opłaca licytować, już lepiej zabrać się 5K. Drugi 1100 po 1200. Raz 1200, co na to mistrzowie? Mam już 1200 po raz drugi i... 1300. Mam 1300. A co na to żółci? 1300 po raz drugi, 1300 po raz... 1400. Mam 1400, no tak, masz 1500. Rację. 1500 żółci. 1500 po raz drugi, co na to żółci? 1500. 1500. 1600. 1600 mam, tak? Mam, co na to mistrzowie, jak zgłasza. Blokada. 1700 rzuci. 1700. 2800 zbiorą. Bo oni są safe. 1900. Oni mogą 2800 zebrać, blokadka i luj. Mam 2 odrzutych. 2100. 200 rzuci. 200 po raz drugi. I czy dostanę więcej? I tak by zara blokada była. A tak to chociaż o 8400 gra. Proszę państwa. Byłem w Poznaniu na koszulce taką, a nawet go nie słuchałem, ale nowa jego płyta fajna. To jak go nie słuchałeś i wiesz, że fajna płyta? Zagrali wabank i rzeczywiście mogą zgarnąć kasę z puli. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 8400 na koncie i z taką kwotą skończą grę. Jeżeli się pomylą, odejdą z gry bez pieniędzy. Blokadę to ty masz na nogach od siedzenia przy komputerku. A twój stary ma niebieską kartę i blokadę na bicie ciebie. Sadbia. Jak nazywa się GTA? Wysokiej rangi jednostka systematyczna obejmująca spokrewnione typy? Gatunek. Rodzina. Mam odpowiedź. Tak szybko, proszę. Jest to gatunek.
wysokiej rangi. Co by odpowiedzieli mistrzowie? Klasa. Gatunek jest bardzo niską rangą. Niską rangą? A może wysoko? Klasa albo gromada. Klasa. A nawet królestwo. Królestwo, tak jak mówił pan Przemysław. Królestwo. Jest królestwo. Dobrze wam poszło. Niestety nie udało się. Była szansa na zarobienie pieniędzy w dzisiejszej awanturze. Żółci postawili wszystko na jedną kartę. Nie macie pieniędzy na koncie, ale to była świetna gra. Dziękuję wam bardzo. A dzisiejszy program ponownie wygrali mistrzowie. I od razu powiem, jaki jest stan konta. Przypomnijmy tylko poprzedni program, jaką wygraną się dla was zakończył? W poprzednim programie wygraliśmy 1000 zł. Tylko 1000 zł. Natomiast dzisiaj tak, uwaga. To... 9700. Tylko dzisiaj. A, tylko dzisiaj, okej. Okay. To 20k dobry jakoś. Brali państwo udział w 4 programach Awantury o kasę, do tej pory przynajmniej. 3 razy w Loży Mistrzów i w sumie zarobiliście u nas 21 700 zł. Jak na 4 programy. I czas mizernie. Na czarną skrzynię, ale to przypomnę historię bardzo krótką, bo jest to historia bardzo ciekawa. 3 razy nasi mistrzowie licytowali, no dzisiaj 4, w sumie 4, ale 3 razy w poprzednich programach licytowali czarną skrzynię. 2 razy zostali przelicytowani. Seat Ibiza 2 razy przeszedł im koło nosa. Raz za 4,5 tysiąca kupili czarną skrzynię, w której była złotówka. Zobaczmy, co będzie dzisiaj. Za ile ją wylicytowaliście? Za 800 zł. Za 800 zł. Zobaczmy, co jest w środku. Jak 10k, to ładnie se podbiją. Nie. Średnią. Zobaczysz. O Jezu, co? Jest koperta, a w kopercie mam za 800 zł Seata Ibiza! Ale te auto rozdawali, ty. 2 razy tylko złotówka była i zawsze coś tak to. Czego oni mieli jedną. Podobno 40k, ale ja nie ufam. Tequila można. Jeżeli państwo również chcą się poawanturować o kasę, ona jest nad Seatem nagrodą. SMS na numer 7643 w treści pisując ładnie se podbili wygraną tą autem. Dobra, jeszcze jeden odcineczek, co? Do końca życia będą się dzielić samochodem, ale będą się Polaczki gryźć. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę